Ozorki. Jedni je kochają, inni nawet nie mogą na nie spojrzeć. Nie mówiąc już o próbowaniu. Ja zdecydowanie należę do miłośników tych podrobów. Przygotuję je dzisiaj w klasyczny sposób, czyli w sosie chrzanowym. Listę składników i dokładny opis przygotowania znajdziecie na moim blogu www.talerzpokus.tv. Ozorki dokładnie myję pod bieżącą wodą. Teraz sprawdzam, czy nie mają ślinianek. Jeśli tak, to je wycinam. Następnie zalewam ozorki niedużą ilością wody i obgotowuję je przez 20-30 minut. Potem dokładnie myję i studzę w zimnej wodzie. Z wystudzonych ozorków ścinam ostrym nożem skórę. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie. I to jest chyba najbardziej żmudna część pracy w przygotowaniu tego dania. Jak już uporam się ze skórą, to do garnka z zimną wodą wkładam obrane ozorki. Dodaję marchewkę, pietruszkę, pora, liście laurowe, ziele angielskie, pieprz i kawałki selera. Wszystko gotuję około godziny, do momentu, aż ozorki będą miękkie. W trakcie gotowania doprawiam je solą. Inne ozorki, na przykład wołowe czy wieprzowe, wymagają dłuższego czasu gotowania. Kiedy ozorki się gotują, to w osobnym garnku przygotowuję sos chrzanowy. Najpierw rozpuszczam masło i stopniowo dodaję mąkę. Cały czas mieszam. Z ugotowanego mięsa odcedzam szklankę wywaru i wlewam go do masła z mąką. Dodaję chrzan. Ilość chrzanu zależy od Waszych upodobań i chrzanu, bo jego moc może być naprawdę różna. Sos doprawiam jeszcze świeżo mielonym pieprzem i solą. Wlewam śmietankę i gotuję na małym ogniu, aż sos odpowiednio zgęstnieje. Ozorki będę podawała od razu, dlatego już ugotowałam kaszę gryczaną. Sos jest już gotowy, dlatego ozorki wyjmuję z gorącego wywaru i kroję na kawałki. Wykładam na kaszę i polewam sosem. Naprawdę zachęcam do spróbowania, bo ozorki w sosie chrzanowym są wyśmienite. A po inne sprawdzone przepisy zapraszam Was na mojego bloga www.talerzpokus.tv.